Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na film z serii Co nowego na kanale, co będzie działo się w najbliższym czasie. Oczywiście poza licznymi testami, o których już wiecie, które trwają, ponieważ widzieliście rozpakowania, jakieś zapowiedzi, mam dla Was ciekawą informację, szczególnie ciekawą dla graczy. Przyszła do mnie duża paczka od firmy TT Esports by Telematic. Tą firmę z mojego kanału znacie bardzo dobrze. Produkują sprzęt dla graczy naprawdę wysokiej jakości i będziemy rozpakowywać, a następnie testować aż 4 sprzęty tej firmy. 2 klawiatury, słuchawki oraz myszkę. Teraz przyjrzymy się im bliżej, a za jakiś czas będziecie widzieć po kolei na kanale rozpakowania, a potem testy. Zapraszam Was do oglądania. Okej, moi drodzy, więc rzućmy sobie okiem, co znajdziemy w tym wspaniałym zestawie od TT Esports. Jeśli chcecie sprawdzić ceny tych studeniek, to zapraszam do opisu filmu, tam wszystko macie. Tak więc, klawiatura Challenger Go, klawiatura membranowa, ale podświetlana z dodatkowymi przyciskami, innymi fajnymi funkcjami. Jak widzicie, płaska, z niskim skokiem klawiszy. Niedługo już sobie ją rozpakujemy i przetestujemy. Następnie klawiatura mechaniczna, kolejna wersja klawiatury Poseidon, tym razem z dopiskiem Forge. Taka spajerowana z podpórką pod nadgarstek, z dodatkowymi również przyciskami, z multimedialnymi, na przełącznikach Blue, prawdopodobnie od firmy Kale. I klawiatura, co ciekawe, z aluminiowym przodem. No cóż, może to być naprawdę ciekawe, zobaczymy sobie w rozpakowaniu i w testach. Kolejna fajna rzecz to taka uniwersalna myszka bez profilowań Ventus z dużymi otworami wentylacyjnymi, podświetlanym logo smoka i laserowym sensorem o wartości 5700 dpi. Również wygląda to ciekawie. No i ostatnia rzecz na koniec, słuchawki Sibaris. Słuchawki i bezprzewodowe na Bluetooth, i przewodowe, i z mikrofonem odłączanym. Również zapowiadające się bardzo, bardzo ciekawie. Na pewno testowanie ich to będzie coś. Tak więc widzieliście w skrócie, co ciekawego w najbliższych tygodniach. Ja osobiście sprzęty od TT bardzo lubię, ponieważ zawsze zaskakują mnie wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością. Zapewne tak też będzie w tym przypadku, ale jeśli chcecie się o tym przekonać, oglądajcie kolejne filmy. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zapraszam też na mojego Facebooka, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!